Witajcie, moi drodzy, przed nami kolejny odcinek vloga, a w nim kolejna już alkoprzygoda. Tym razem będzie to whisky jednosłodowe, czyli single malt whisky Joda Baczewski, która pojawiła się niedawno na rynku i z uwagi na rozpoznawalność marki w sposób zupełnie naturalny przyciągnęła uwagę wielu whisky aficionados, którzy zastanawiają się, czy jest to pozycja warta uwagi, a ja postanowiłem to sprawdzić. Zapraszam. Szeroko uśmiecham się, zaczynając ten odcinek, a wszystko dlatego, że uszami wyobraźni słyszę, jak jeden po drugim kamienie spadają z serc stałych widzów mojego kanału, którzy wyczekując, aż minie pierwsza minuta, druga i trzecia, mówią, chyba znowu jest długie wideo. YouTube ostatnio udostępnił twórcom nową formę wideo, nowy format, może tak to lepiej nazwać, tak zwane shorty, które trwają maksymalnie jedną minutę. No ja w tych shortach zacząłem się trochę realizować, co wywołało spory zamęt w komentarzach, ponieważ stali widzowie obawiają się, że kanał gawędziarski, szeroko omawiany, z wieloma dygresjami, nagle zredukuje się do form jednominutowych. Spokojnie, moi drodzy, tak nie będzie, choć oczywiście prawdą jest, że twórcy muszą dostosowywać się do warunków stawianych przez algorytm. Mi ta forma jednominutowa się podoba. Mam przyjemność z publikowania wideo jednominutowych na różnych platformach i mam przyjemność z ich robienia, ponieważ są to wideo jedno, dwu, czy nawet trzyminutowe, są to wideo bardzo wymagające, ponieważ mówić przez 2-3 minuty ze swadą, szybko, z dużą pewnością siebie, z wysoką poprawnością językową, z dbaniem o intonację, końcówki, jest bardzo trudno. I nagrywanie tych wideo wcale nie przychodzi z taką pełną lekkością. Muszę w nich się doskonalić, jest to dla mnie przyjemność. Ale nagrywanie długich wideo to dla mnie równie wielka przyjemność, także spokojnie o to jestem. Powiem zupełnie szczerze, może tak się troszeczkę usprawiedliwię na początku, że czuję się swobodnie, dryfując trochę od tematu, od adremu, ponieważ historię marki J.A. Baczewski omówiłem już dość szczegółowo w odcinku poświęconym degustacji whisky J.A. Baczewski, która nie jest edycją limitowaną, jak ten single malt, tylko jest na stałe dostępna na rynku, stanowiąc mniej więcej 1/4 do 1/3 sprzedaży marki. Takie dostałem informacje kuluarowe, ale za to z pierwszej ręki, także jak widzicie, whisky J.A. Baczewski na polskim rynku ma się całkiem dobrze. Jeśli tylko macie ochotę, znajdźcie odcinek o tej whisky, gdzie dowiecie się wszystkiego, co trzeba o tym, jak marka ta powstała, kim był Józef Adam Baczewski, jaka była historia tej marki, ponieważ jej historia jest zawiła i można powiedzieć, że tutaj historia nie była zbyt łaskawa dla marki J.A. Baczewski, ponieważ II wojna światowa zniszczyła dziedzictwo tej marki, sprawiając, że konieczna stała się jej relokacja, co teraz jest przyczyną żarliwej dyskusji, czy jest to marka polska, czy nie jest marka polska, ze wszystkimi tymi tematami. Rozprawiłem się w tym drugim wideo, także jeśli tylko macie ochotę, obejrzyjcie je. A ja dzisiaj opowiem wam jeszcze o kilku innych sprawach, może nie kilku, o jednej. Nie chcę, żeby to było jakieś ultra długie wideo, ale faktycznie było tak, że przez ostatni miesiąc nie było mnie w ogóle w domu, a przez to siłą rzeczy nie nagrywałem w domu, co nie oznacza, że nie nagrywałem w ogóle, moi drodzy, ponieważ po raz pierwszy spróbowałem, nie było to dla mnie łatwe, bo ja lubię się z wami dzielić rozmaitymi informacjami, rzeczami, które dzieją się u mnie w Millerowym świecie. Natomiast po raz pierwszy w historii moich tutaj wszystkich kanałów i całej mojej komunikacji social media zataiłem wyjazd. Zataiłem wyjazd do Szkocji. Był to wyjazd 10-dniowy. Kiedy ten wyjazd się zakończył, do Szkocji przyjechała Olga z Anią, czyli moja żona i córka, i tam bawiliśmy się świetnie przez tydzień wspólnie w Edynburgu, po czym polecieliśmy na Kretę i tam bawiliśmy się już wakacyjnie, kąpiąc się w morzu, i tam nie nagrywałem. Ale zanim to wszystko się stało, byłem przez 10 dni w Szkocji z kolegami i tam rzeczywiście powstał materiał, który mogę chyba już teraz ze swadą i nieco dziarsko nazwać epickim, moi drodzy. Nie wiem, czy to będzie materiał najbardziej żrący, czy to będzie materiał najbardziej clickbaitowy. Mam nadzieję, że tak, bo jego wartość merytoryczna jest niezrównana, ponieważ realizuje on moją ulubioną maksymę. Mianowicie realizuje on koncepcję zbierania wiedzy u źródeł, a nie z różnych źródeł. Wyobraźcie sobie, nie wiem, czy już to powinienem teraz mówić, ale dobra, powiem. Wyobraźcie sobie destylarnię, która
stoi nad brzegiem morza i wyobraźcie sobie grupę kilku śmiałków z Polski, którzy na pełnomorskim jachcie podpływają pod samą destylarnię i mieszkają tam przez tydzień, kręcąc vlogi rozmaite. Jeśli to brzmi dla Was dobrze, a jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to moi drodzy, zrobić to możecie już teraz pod wideo, gdzie wciskając przycisk subskrybuj i dzwoneczek, możecie być pewni, że kolejnych odcinków nie przegapicie. Więc takie rzeczy robiłem, się tym nie chwaliłem, ale wszystko zostało zarejestrowane i mam nadzieję, że będzie stanowić najbardziej wciągający, pociągający i interesujący materiał zarówno pod względem wizualnym, montażowym, realizacyjnym, merytorycznym, jaki do tej pory na moim kanale się pojawił. Ja wiem, że to są mocne słowa, bo na moim kanale pojawiło się już sporo dobrych materiałów z różnych krajów, nawet różnych kontynentów. Natomiast no, po prostu to, co nakręciłem ostatnio, naprawdę dało mi dużą satysfakcję, więc polecam się, moi drodzy, zapraszam. A teraz już przechodzę do whisky od Abaczewski. W każdym razie jeszcze może tylko dodam, że wróciłem, jestem i planuję kontynuować. W świecie alkoholi ta końcówka roku zawsze jest mocna, więc możecie spodziewać się ode mnie wielu odcinków, które mam nadzieję dadzą Wam dużo radości, a przede wszystkim, bo to dla mnie najważniejsze, dużo wiedzy, łącząc tę radość i uśmiech z wiedzą w koncepcji edutainment, czyli edukując wraz z dostarczaniem rozrywki. No dobra, tyle w temacie. Bierzmy się może szybciutko za kalibrację, zanim omówię tę whisky. Zastanawiałem się, cały czas trwa DPRB, czyli domowy program redukcji butelek, więc wciąż jest tutaj znacznie więcej butelek niż bym chciał, ale pomyślałem sobie, że być może będę szedł w kierunku kalibracji moim house maltem, czyli maltem, który powstaje przez... Chciałem powiedzieć najpierw zlewki, później zlewanie, później taka autokorekta, która cały czas się dzieje w moim mózgu, kiedy występuję publicznie, a takie wideo to przecież jest wystąpienie publiczne, później chciałem powiedzieć kuparzem. W każdym razie można powiedzieć, że jest tu wiele moltów, już straciłem rachubę, nie wiem, już nie pamiętam jakie. Pamiętam, że jakiś czas temu dałem tutaj zbyt dużo tego molta, on się chyba nazywa od Loch Lomondu w Glengarry, czyli tego nieco dymnego molta, który tutaj zdominował mojego House Blended Malta. W każdym razie pomyślałem sobie, że to może być ciekawy malt kalibracyjny, taki powiedziałbym o wymiarze dość uśrednionym, jeśli chodzi o smak. Jeśli nie wiecie o co chodzi z kalibracją, również możecie obejrzeć wideo o kalibracji, w której tłumaczę, w jaki sposób przygotować aparat węchowo-smakowy do tego, aby whisky degustował. No dobra, moi drodzy, kalibracja. Musiałem po drodze dodać jakiegoś Space Sidera, bo ta dymność faktycznie została już zduszona. Choć muszę powiedzieć Wam zupełnie szczerze, choć jest to temat na zupełnie inną dyskusję, że ta sztuka kuparzu to naprawdę jest sztuka. To widzę to po tej karafce, choć jest to totalna zabawa, taka powiedziałbym amatorska i domorosła. Natomiast dodawanie różnych moltów do tego blended molta naprawdę zmienia jego charakter i co ciekawe, zmienia, powiedziałbym, wartość oceny punktowej, którą moltowi temu bym przyznawał. I są takie momenty, w których te molty wewnątrz tej karafki są tak niesparowane, że kompletnie ze sobą nie leżą i ten molt jest, no powiem zupełnie szczerze, jest raczej kiepski niż atrakcyjny. Natomiast do celów kalibracyjnych oraz do celów takich, powiedziałbym, domowo-rozrywkowych uważam, że jest doskonały, zwłaszcza, że jestem fanem picia single malt whisky z kolą, gdzie ta single malt whisky w coli albo w innych mikserach jest bardzo ekspresyjnym trunkiem ekspresyjnym bardziej niż whisky blended, co oczywiście oburza wielu, ale tylko początkujących miłośników whisky, którzy nie wiedzą jeszcze, co z czym zestawić.
Jeśli to Was oburza, to oczywiście komentujcie, wpisujcie to w komentarze, bo komentarze zwiększają zasięg, więc chętnie takie komentarze również przyjmę. No ale dobrze, to już zostawmy. Dzisiaj będziemy degustować w sposób absolutnie ortodoksyjny w kieliszkach tulipanowych z przykrywką. To oczywiście ręcznie formowane kieliszki Miller Nosing Glass, które by the way są akurat dostępne, co przez cały rok nie jest twierdzeniem prawdziwym, także, bo często się one wyprzedają, a produkcja trwa długo, ciężko się dopchać do produkcji, więc jeśli tylko macie ochotę taki kieliszek sobie sprawić, to link pod wideo sprawi, że będzie to możliwe. No ale dobrze, moi drodzy, tak sprawa wygląda. Opowiem teraz o whisky i o Abaczewski, bo to jest sprawa bardzo ciekawa. Myślę, że nie do końca na rynku zrozumiała. Ja swoją butelkę otrzymałem w bardzo miłym, tak zwanym darze losu. Wróciwszy z wakacji, znalazłem ją na biurku, więc Marco J. Abaczewski bardzo dziękuję za podesłanie. Szczególnie, że jest to rozlew limitowany. Dowiaduję się z kontretykiety, że partia obejmuje zaledwie 7392 litry. Co tutaj po przeliczeniu wychodzi, zdaje się, 10500 z okładem butelek. Pewnie dlatego wyrażają to w litrach, a nie w butelkach, żeby ta wartość była poniżej 10 tysięcy, ale tak czy siak dla marki o takim zasięgu jest to edycja bardzo limitowana. 10 tysięcy butelek to nie jest dużo dla marki, która tych butelek rocznie sprzedaje. Milion. Mówię tu oczywiście o wszystkich butelkach z etykietą J. Abaczewski, obejmując także wódkę. No i teraz tak, moi drodzy, czego dowiaduje się o tym molcie na kontretykiecie? Dowiaduje się, że jest to single malt whisky, czyli whisky jednosłodowa, że jest to whisky w wieku lat 8. I to już jest taka ciekawa rzecz, bo muszę powiedzieć, że pierwsza rzecz, która zwróciła moją uwagę, to jest taka, powiedziałbym, oldschoolowa, wręcz bardzo oldschoolowa, ascetyczna etykieta, która rzeczywiście nie komunikuje. To znaczy, że według dzisiejszych trendów wszystkie te informacje o tym, że lat jest tyle, beczek jest tyle, butelek jest tyle i tak dalej, powinny być gdzieś z przodu, a tutaj ich nie ma. Wszystko dlatego, że butelka ta jest repliką niegdyśniejszych, że tak powiem, butelek marki J. Abaczewski i po prostu nawiązuje do tego stylu starego. Jest to zatem butelka retro, a nie butelka, która ma realizować trendy współczesne. Według mnie jest to całkiem urokliwe. To raczej jest, powiedziałbym, taki przykład butelki, która, jeśli ktoś jest fanem marki J. Abaczewski, może ma charakter taki, nie wiem, czy mam nazwać kolekcjonerski. O tak, to jest dobre słowo. Kolekcjonerski. Nie inwestycyjny, tylko kolekcjonerski. I to na pewno jest ciekawe. Natomiast tutaj ta kontretykieta jest dalece bardziej wypełniona informacjami. Dowiaduje się, że są to beczki, że whisky ta leżała w beczkach dębowych po winie. Co jest ciekawe, zaraz powiem o tym troszeczkę więcej, że whisky butelkowana była w roku 2021, czyli bieżąco, i że zawartość alkoholu to 45%. Dowiaduje się także, że jest to whisky wyprodukowana w Austrii przez firmę J. Abaczewski, GmbH i tak dalej, w Wiedniu i w ogóle. No i teraz tak, moi drodzy, co ja tutaj o tym myślę, jakie wnioski z tego wyciągam? Nie ukrywam, że żeby dowiedzieć się o te whisky wszystkiego, co trzeba, bo chciałbym, żeby to była recenzja rzetelna, przedzwoniłem sobie, bo mam taką możliwość kuluarową, przedzwoniłem sobie do dyrektora zarządzającego marką J. Abaczewski w Polsce, którego by the way oczywiście pozdrawiam, bo to też jest gość mocno zaangażowany w rynek wódki, który mnie także interesuje, więc mamy wspólne tematy. No i dowiedziałem się kilku rzeczy, które moim zdaniem warto dodać. Pierwsza sprawa jest taka, z której wydaje mi się właśnie to, co mówiłem o tym komunikowaniu, że kiedy nie ma tego napisanego gdzieś z przodu, no to nie wszyscy to wiedzą, zresztą z tyłu to też nie jest wyraźnie napisane. Może to jest taki trochę jakieś niedociągnięcie komunikacyjne, trzeba było może na to postawić. To jest edycja jednorazowa i limitowana, to znaczy, że tych butelek jest tyle, ile jest, czyli 7392 litry, czyli 10500, zdaje się, 60 butelek i więcej nie będzie. Także to jest na pewno interesująca sprawa, która mówi, że kiedy będzie okazja spróbować, to może warto spróbować, bo więcej nie będzie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że trzeba tutaj otwarcie powiedzieć, zresztą to jest napisane na kontretykiecie, że jest to whisky austriacka, to nie jest whisky zakupiona ze Szkocji. Ja już o tym wcześniej mówiłem przy okazji whisky J. Abaczewski,
że oczywiście jest to droga chyba łatwiejsza, kupić whisky ze Szkocją, zabutelkować, szczególnie dla dużego brandu, który może sobie pozwolić od razu iść w wolumę, to ten zakup whisky nie jest żadnym problemem. Przecież jest wiele marek whisky, które w ten sposób się rozwijają. Natomiast tutaj ta whisky zostaje, powiedziałbym, zostaje wierna swojemu pochodzeniu, co nie ukrywajmy, whisky austriacka nie brzmi ekscytująco, nie jest to kraj, który ma wykształconą jakąś głęboką kulturę, czy wielodekadową choćby tradycję produkcji whisky w wielu licznych destylarniach i tak dalej, natomiast jest to zgodne z obecną tożsamością tej whisky. Tak jak mówiłem, dywagacja na temat pochodzenia marki Otabaczewskiej już przeprowadziliśmy na moim kanale, więc nie chciałbym iść w nie ponownie, natomiast według mnie to jest całkiem ciekawe i w jakiś sposób to nawet szanuję, o może tak powiem. Szanuję, ponieważ na początku, kiedy pojawiła się pierwsza whisky, był to duży ferment, później ta whisky się na rynku ukonstytuowała, pokazując, że kiedy przejawiasz taką postawę nieprzejednaną, że kiedy jesteś dzikiem i kiedy po prostu wpadasz w to błoto i pchasz dalej, nie chcę tu sypać jakichś komplementów, ale to jest coś, co mi też w życiu się regularnie przytrafia, będąc osobą, która upublicznia dużą część swojego życia, to jednak te głosy krytyki, te komentarze, które starają się ciągnąć w dół, żeby nie powiedzieć hejtują, to one cichną, one opadają. No i teraz jak widać, marka Otabaczewski, abstrahując od tego, czy to jest whisky, która jest whisky ciekawą dla koneserów, czy nie jest, no jakoś się na tym rynku konstytuowała jako whisky i zostaje na tym rynku, tak jak wspominałem, co czwarta, bo nawet momentami co trzecia butelka sprzedana to whisky Otabaczewski z marki, no to jest coś ciekawego. No więc tutaj jest to coś, co dla mnie jest ciekawe, ale myślę, że dla miłośników whisky dużo ciekawsze będzie to, że historia tej whisky jest następująca. Została ona kupiona jako 3-letnia whisky z austriackiej destylarni, następnie w magazynach Otabaczewski na 5 lat umieszczona została w beczkach po czerwonym winie. Jest to zatem whisky, którą... no właśnie, to jest ciekawe. Czy jeśli ona w beczkach po winie spędziła więcej czasu niż w beczkach ogólnie rozumianych dębowych, pewnie domniemanie po bourbonie, to jest to whisky finiszowana? Czy nie jest finiszowana? Czy to jest whisky, która może była po prostu rozpoczęta w tym pierwszym drewnie, a później była w winie. Mówię o tym dlatego, nie żeby tutaj jakoś specjalnie się nad tym rozpływać, tylko jest to po prostu sytuacja dość nietypowa. Zwykle finiszowanie oznacza, że whisky w jakichś beczkach po czymś. To mogą być rozmaite beczki. Zresztą znacie to doskonale, na przykład z portfolio destylarni Glenmorangie, która z finiszowania słynie, że mogą to być beczki po rozmaitych winach wzmacnianych, jak Sherry, Porto, Malaga, Marsala, Madeira. Mogą to być beczki po Tokaju, po Koniaku, po Sater. No jest naprawdę dużo różnych możliwości. I w tym wypadku czerwone wino przez 5 lat, no to jest naprawdę długi czas jak na finish. Można powiedzieć, że to nawet bym powiedział, że ona jest bardziej współleżakowana albo wręcz leżakowana, no bo najdłuższy czas tego leżakowania to było leżakowanie w czerwonym winie. Druga sprawa jest taka, że beczki po czerwonym winie to są beczki dość łatwo dostępne i gdyby te beczki były doskonałym drewnem do leżakowania whisky, to whisky bardzo chętnie by w nich leżało. Jednak te beczki nie pojawiają się w szkockim, bo to jest taki najlepszy punkt odniesienia, gorzelnictwie zbyt często. Owszem, są doskonałe whisky z beczek po winie, natomiast nie jest tak, że jest to reguła. Także tutaj jestem naprawdę ciekaw, jak to będzie. Warto powiedzieć jeszcze o tym, że butelka oprócz tego, że nawiązuje do etykiety retro, też nawiązuje swoim wzornictwem do tych starych czasów. Tutaj otrzymałem takie info, że jest to butelka wykonana w polskiej hucie, która specjalizuje się w produkcji wazonów i stąd naprawdę niezwykle gruby ice. Ja tu przed chwilą zwróciłem uwagę, on jest troszeczkę wklęsły od tej strony, ale i tak no, tego ice'u jest tutaj, powiedziałbym, około 4 cm. Także no, robi to wrażenie. Butelka rzeczywiście jest dość osobliwa i zwraca uwagę, więc ten taki retro vibe tutaj jest niezaprzeczalny. No i to chyba wszystko, moi drodzy, co w teorii można by powiedzieć o tej whisky. Jak wiadomo, ja zawsze lubię to powtarzać, że teoria i praktyka są tożsame, ale tylko w teorii. Więc sprawdźmy teraz w praktyce, jak whisky od Otabaczewskiej będzie smakować.
Zobaczymy, jak to wypadnie. No dobra, zaczynamy. W sumie to nawet mi trochę brakowało tego nagrywania, tego dźwięku wyciąganego z butelki korka. Cieszę się, że wróciłem. Cieszę się, że znowu jestem z wami. Zobaczymy sobie teraz, jak to się nam dalej ułoży. Korek naturalny, nieźle to wygląda. Ciekaw jestem bardzo, jaki będzie aromat. Takie mam przewidywania, że aromat powinien być interesujący, powinien być lotny i powinien być tym winem wyraźnie dotknięty, wyraźnie nacechowany. O, tak bym może to ujął. Zobaczymy, czy tak będzie. No dobra, moi drodzy, nie ma co tego przegadywać, trzeba to sprawdzić. Okej. Faktycznie jest winnie, faktycznie jest... Ta obecność wina jest wyraźna. Nie przejawia się słodyczą, ona przejawia się taką lekką ziemistością, taką owocowością na pewno. Jest to klimat bardziej wytrawny, niż bym się spodziewał. Trochę piwniczny, trochę czekoladowy. Może trochę roślinny, ziemisty, drzewny. Jest to aromat przyjemny, nieprzymilny, w sensie takim, że nie idzie on w tym kierunku słodycz, deser, deser, tylko jest tutaj pewna wytrawność. No i cóż, pozostaje sprawdzić, jak ta kompozycja aromatyczna ułoży się na języku, czy będzie spójna w smaku z aromatem. Sprawdzę. Okej. Jest to whisky słodka, jest to whisky czekoladowa, jest to whisky pieprzna. Alkohol nie jest tutaj doskonale ukryty, ale też nie jest, powiedziałbym, bardzo w drodze. Ta pikanteria tutaj już po krótkiej chwili jest okiełznana drzewnością, czekoladowością, lekką kremowością, co nawet mi się podoba, bo choć nie powiedziałbym, że jest to kompozycja najbardziej harmonijna, to jest to kompozycja, którą wyróżnia pewna złożoność, co wbrew pozorom wcale nie jest tak powszechne w świecie whisky. W świecie whisky najczęściej celuje się w to, aby whisky była wysoce pijalna. I często te whisky o takim charakterze czy profilu podstawki 10-12-letniej, no tutaj akurat 8, to whisky, które po prostu wnoszą taką niezbyt złożoną, niezbyt, czy może niewielowarstwową kompozycję. Tutaj tych warstw jest więcej i to jest ciekawe, bo jest i pikantność, i słodycz, i kremowość, i czekoladowość, i drzewność. Natomiast czy one są pięknie ułożone razem, to co do tego mam pewne wątpliwości. No ale dobrze, zobaczmy sobie jeszcze. Ten aromat faktycznie jest czymś osobliwym, powiedziałbym czymś, co jest warte spróbowania, w sensie takim, że nie jest to profil aromatyczny, który jest bardzo powszechny. I to jest na pewno interesujące. Wrócę jeszcze do smaku. Tak, jest tutaj słodycz, jest trochę takiej drzewnej goryczy, jest trochę tej pikantności. Faktycznie jest to profil, którym To słowo się, uważam, że ono jest trochę nadużywane w świecie whisky, że to jest whisky intrygująca, ciekawa, osobliwa, coś wyjątkowego. Każdy z tych słów jest takim słowem wytrychem trochę, bo ono wcale nie znaczy dobra. Natomiast w tym wypadku ta whisky jest pijalna i faktycznie jest to profil osobliwy, ciekawy, interesujący. Za co profilowi temu przyznam, moi drodzy, uwaga, uwaga, dawno tego nie robiłem, mam zresztą troszeczkę zaległości, bo notes nie był ze mną
podróży. Widzę, że ostatnią whisky... O nie, jestem zupełnie nieprzygotowany. Mam pióro, które nie jest napełnione. Ostatnią whisky, którą tutaj wpisałem, to była Aberfeldy 21-letnia. To było już jakiś czas temu. Teraz dopisuję J.A. Baczewski. Single malt, 8-letni, rocznik 2021. Aha, nie wspomniałem jeszcze o tym, że moc to 45%, co oczywiście się chwali, bo alkohol zwiększa intensywność smaku. No dobrze, moi drodzy, no dobrze. Ja myślę, że whisky J. Abaczewski w odsłonie 8-letniej to whisky, która otrzyma ode mnie 72 punkty na 100. Jako single malt. I tyle, moi drodzy. Kolejne spotkanie za nami. Cieszę się, że wróciłem. Mam nadzieję, że wy też jesteście spokojniejsi, że degustacje w starym formacie pozostają na kanale. Jeśli jesteście tu nowi, zachęcam do tego, aby kanał subskrybować, bo obiecuję, że w najbliższym czasie będzie się działo. A tymczasem przypominam, że jestem aktywny w innych social mediach, także znajdziecie mnie też na Insta, na Fejsie, na TikToku. A kiedy będziecie na Fejsie, pamiętajcie o tym, aby dołączyć do grupy Klika Dzika, która nie jest wprawdzie grupą poświęconą wyłącznie whisky, bo to grupa o stylu życia współczesnego mężczyzny, ale już niedługo prawdopodobnie będzie największą grupą, która również porusza tematykę whisky w Polsce. Zachęcam was do dołączenia. A tymczasem ja żegnam się klasycznie dla mojego kanału, czyli WDIDZ. Wielkie dzięki i do zobaczenia.